No to jest. I teraz jeżeli chcemy sprawdzić, jakie dzieci ma element 1, możemy po prostu zapytać o klucze tego słownika. Dowiemy się, że klucze to jest 2 i 3. I możemy to dowolnie schodzić z tym głębiej, tak? To będzie element 4. Teraz A będzie element 1, jego dzieci to 2 i 3. Element 1 i poniżej, poniżej drugi. Jego dzieci to jest 4, tak? Jeżeli to już A, a w nawiasie kwadratowym wskazujesz Ala. Tak, trochę, znaczy... Dostaniesz pusty... Tak, teraz będę miał w ten sposób, że mam Ale, tak? Ona nie ma teraz dzieci, a ja... się robi dziwnie. Jak mówiłem, że będzie patologiczne dziecko, to muszę zrobić trzeba. Zróbmy jej dziecko. Widziałeś, na co chodzi. To też źle brzmiało. Ale ma dzieci. Tak. Co? Ja zrobię tylko sekundę przerwy. Ale mój laptop, jak zwykle, że ma rodzic, nie lubi prądu mu brać. Prądu mu brać, tak. I karmisz swoich dzieci. No to nie jest moje dziecko. Czy zdąży? To już mi grozi. Chyba. Nie wybuchł. Dobra. To jest taka fajna sztuczka, którą można użyć, żeby bardzo szybko w trzech linijkach zaimplementować drzewo, którego możemy wygodnie sobie używać. Używałem tego w praktyce i się sprawdza. Aha, ale jak? To właśnie chciałem pokazać potem. Super. Ktoś inny już zadał to pytanie. Kolejną strukturą danych, o której chcę powiedzieć, jest graf. Graf jest bardzo ciekawą strukturą, bo bardzo fajnie opisuje wiele rzeczy, które widzimy w prawdziwym świecie. Czyli jest to po prostu zbiór jakichś tam wierzchołków i te wierzchołki mogą być dowolnie połączone krawędziami. No i to możemy sobie wyobrazić właśnie sieć dróg, gdzie wierzchołki to są skrzyżowania i skrzyżowania są połączone jakimiś drogami, no i otrzymujemy taką sieć. Mapę, powiedzmy, no. Jak są jednokierunkowe, to już skierowane. Tak, zaraz o tym powiem. A podobnie możemy opisać relacje między ludźmi, tak? Możemy powiedzieć, że wierzchołkiem są ludzie i mają połączenia do innych ludzi, jeżeli są znajomymi, albo artykuły Wikipedii, jak linkują między sobą. Generalnie dużo, dużo ciekawych rzeczy można w ten sposób opisać. Graf może być skierowany albo lub ważony. Oraz lub ważony. Skierowany znaczy to, że po prostu, jeżeli relacja jest. Relacja może być tylko w jedną stronę. Czyli w przypadku dróg na przykład może być tak, że wierzchołek. Skrzyżowanie A jest połączone ze skrzyżowaniem B, ale skrzyżowanie B już nie, bo nie jest połączone z tego powodu, bo to jest była jednokierunkowa. Dokładnie. Drzewo jest najlepszym przykładem grafu skierowanego, gdzie korzeń ma informację o dzieciach. Tak, rzeczywiście. Tak, tu jest zawsze powinna być strzałka w dół. Że dzieci nigdy nie wiedzą, kto ich jest ojcem. Ojej, patologicznie. O, przesadziłem patologicznie. O, spoko. Tak, może być ten graf ważony, to by znaczyło po prostu, że każda z krawędzi, czy każda z połączeń pomiędzy wierzchołkami jest opisana przez jakąś wartość, liczbę najczęściej. No i przykład tu może być w relacjach między ludźmi, kto jak kogo bardzo lubi. Nie. Odległość pomiędzy drogami, tak? Długość drogi, tak? Długość drogi pomiędzy dwoma skrzyżowaniami. Tak, to jest dobry przykład. Tak, i graf w pamięci komputera są dwa pomysły na to, jak go reprezentować. Możemy mieć tak zwaną macierz sąsiedztwa, co w skrócie mówi, mamy wielką tabelkę. Po obu stronach mamy wierzchołki. No i teraz wartość w tej tabelce jest oznaczona jako 1. Kiedy pomiędzy jakimiś dwoma wierzchołkami jest połączenie, tak? To jest sposób pierwszy. Tak, mogła być też waga, jasne. Możemy mieć też listę sąsiedztwa, czyli w skrócie mamy listę wierzchołków i dla każdego z tych, dla każdego wierzchołka trzymamy jeszcze listę jego sąsiadów, czyli
wierzchołków, które są połączone. Możemy tam też trzymać wtedy listę wag. Możemy też trzymać wagi po prostu. Czyli jaką długość mają jakieś tam połączenia drogi. W Pythonie grafy się... Generalnie autor Pythona, Guido Van Rossum, zaproponował rozwiązanie za pomocą listy sąsiedztwa, używając słownika. No jest to prezentacja właśnie zrobiona w ten sposób. W skrócie mamy słownik, tak? Mamy elementy, kolejne wierzchołki, no są znaczone tam od A do F. I dla każdego wierzchołka mówimy, jak on jest połączony, z jakimi innymi wierzchołkami on ma połączenie. Teraz, jeżeli chcielibyśmy zrobić z tego graf ważony, to wtedy tutaj moglibyśmy na przykład trzymać tupla z mówiącego, że B i jego wartość tego połączenia wynosi tyle i tyle. Jakbym chciał trzymać tam Pythonowe obiekty? Gdzie one będą? No nie ma problemu właściwie, bo... One będą zarówno indeksem, jak i pewnie pierwszą połączenia się wierzchołka. Dokładnie. Będzie zamiast tego A będzie Pythonowy obiekt i A akurat nie ma połączeń. Dobra. Zamiast tego będzie Pythonowy obiekt i tutaj też będą. Chyba? Wskaźnik 9. Tak, indeks. Fajne jest to, że dzięki temu, że to jest tablica haszowana, to nie musimy przeszukiwać jakoś tej listy to bardzo skomplikowanie, tylko jesteśmy w stanie dostać konkretny listę sąsiadów konkretnego wierzchołka od razu, tak? Czyli możemy sobie ten graf dowolnie trawersować dość szybko. Ja tej reprezentacji używałem ostatnio w programie i naprawdę bez problemu się sprawdzała. Było całkiem wydajnie, z tym, że Python ogólnie jest wolny, ale jeżeli była to chyba najszybsza reprezentacja, jakiej mogłem użyć. Jest jeszcze ciekawostka, to już mniej o strukturach danych, a bardziej o algorytmice samej. W Pythonie sortowanie jest rozwiązane pomocą algorytmu, który nazywa się TeamSort. Jest to połączenie algorytmu MergeSort, którego używał mój przedmówca, do sortowania i insertion sort, czyli takiego sortowania przez wstawianie. Jest jego złożoność, czyli to, jak szybko posortuje dane w stosunku do ich wielkości, jest opisane właśnie tą zależnością, czyli to jest liniowo-logarytmiczny n logarytm z n. I to jest pesymistyczne, czyli nawet w najgorszym wypadku będzie tyle. Przy okazji jest tak, że udowodniono, że problem sortowania nigdy przenigdy nie może być rozwiązany szybciej niż taką złożonością. Dlatego problemu jest udowodnione, że się nie da znaleźć szybszego algorytmu. Natomiast ta notacja oczywiście ukrywa sporo, tak? Bo dwa algorytmy o tej samej złożoności obliczeniowej wcale nie znaczy, że działają tak samo szybko w praktyce. Czasem zdarza się, że coś o niższej złożoności obliczeniowej jest w praktyce wolniejsze. To spodem mocno złożoność pamięciowa, nie? Tych algorytmów wszystkich. Tak, też złożoność pamięciowa. Tutaj przekleiłem w Wikipedii znowuż. Porównanie właśnie TeamSorta z innymi algorytmami sortowania. Ciekawe właśnie jest to, że ma ten średni przypadek i najgorszy przypadek właśnie liniowo-logarytmiczny, czyli najlepszy wynik, jaki może być. Ale także jeżeli dostanie posortowaną już listę, to właściwie od razu, to tylko ją przejrzy, że jest posortowana i zwróci, że jest wszystko w porządku, więc w najlepszym przypadku dostajemy złożoność liniową, czego nie mają inne algorytmy, tak? To właśnie dzięki temu, że to jest połączenie insertion sort, który ma w najlepszym przypadku właśnie złożoność liniową i połączenie merge sorta, który ma dobrą złożoność w pozostałych przypadkach. Jeżeli chodzi o złożoność pamięciową, no to widzimy, że potrzebuje on liniowo jeszcze n miejsca jakby na to, żeby przetrzymać swoje dodatkowe dane, no ale to znowu jest taki kompromis. Albo możemy oszczędzać pamięć i użyć jakiegoś sortowania w miejscu, które jest dużo mniej wydajne, albo możemy użyć trochę więcej pamięci, żeby przyspieszyć nasz algorytm. Dzisiaj pamięć nie jest tak droga. Wszystkie komputery. Ten ma 4 GB RAM, bo ma 5 lat. To nie jest drogo. Także to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy nie było pytań, więc to zajęłem.
już to wszystko wiedział. Więc nie wiem, czy wszystko było zrozumiane, także jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to zapraszam. Nie wiem, czy... Doświadczenia akademickiego nie mam.